Ja chciałam Cię w ogóle zapytać o te porównania do Jamesa Bonda, bo pojawiły się takie w mediach i w internecie. No i właśnie, czy ten film będzie miał coś wspólnego z sagą o Jamesie Bondzie? Może trochę, jedynie trochę. Ja bym był bezpieczny. James Bond to jest bohater, który jest dość karykaturalny. Uwielbiam Jamesa Bonda oczywiście, ale jest to postać, która jest, no wręcz bym powiedział, idealna. Jest to kino akcji, gdzie tutaj jest to kino szpiegowskie i nasz bohater jest, no ma swoje słabości. Jest bohaterem, ale z krwi i kości, więc siłą rzeczy jest on bardziej wiarygodny, moim zdaniem, w mojej ocenie. Wiesz, no tacy jesteśmy, że lubimy to wszystko upraszczać. Czy to jest polska odpowiedź na Jamesa Bonda? Wydaje mi się, że nie. No jak to jest, o ile jest to kino gatunku i są to na pewno elementy szpiegowskie, bardzo dynamiczne, to jednak jest to opowieść o wyjątkowych losach i to prawdziwych losach.